złoto w ogródku, bo przecież się bali, że albo czołg niemiecki, albo francuski wjadą do miasteczka, bank zajmą, pieniądze zabiorą. Jak już czołgi francuskie i niemieckie się rozjechały do swoich państw, to pogotowali to złoto z tych ogródków, zanim się z tych banków i jednocześnie chcieli coś kupować. Chcieli odkuć sobie ten okres wyrzeczeń. No, pojawiali się w bankach przedsiębiorcy, którzy mówili bankierom, ok, to wy nam dajcie kredyt, my zaczniemy produkcję, bo przecież jest popyt na nasze wyroby, ludzie chcą tego kupować, Liga Narodów, pokój wieczny, będzie cudowny. No i tak się stało. Powód polega na tym, że właśnie producenci po raz kolejny podejmowali błędne lokacje, decyzje lokacyjne i w efekcie się okazało, że towarów naprodukowali za dużo. Z chciwości, z rządu zysku. Bo chcieli jak najwięcej. Efekt był taki, że zostali z towarem bez zbytu i bez pieniędzy. Poszli do swoich bankierów, powiedzieli, słuchajcie, no nie mamy, mamy majtki, mamy to, mamy tamto, nie mamy pieniędzy. Nie kupują ludzie od nas tych towarów. Zaczęły bankrutować pierwsze banki. Jak bankrutowały pierwsze banki, to zbankrutowały kolejne przedsiębiorstwa, które nie dostały środków, którymi chciały się posługiwać, więc zwolniły z pracy ludzi, którzy nie mieli pensji, którzy przestali kupować wyroby innych przedsiębiorców, bankrutowali ci przedsiębiorcy, i zrobił się kryzys. Związek przyczynowo-skutkowy między poszczególnymi zdarzeniami dosyć klarowy. Wiemy wszyscy, na czym polegał ten kryzys. Jak przebiegał. I dzisiaj też mamy kryzys. No i ja próbuję się dowiedzieć od tych, którzy mówią, że mamy kryzys, na czym ten kryzys polega. I co ja czytam w różnych opracowaniach? Otóż mamy kryzys, bo domy potaniały. I w następnym zdaniu, ja nie żartuję, w następnym zdaniu, to u noblisty, proszę Państwa, jest stwierdzenie, że domy potaniały, trudniej ludziom spłacać kredyt. No, to nie dlatego ludziom trudniej spłacać kredyt, że domy potaniały, bo to rzeczywiście powinno być na odwrót. Ludziom trudniej spłacać kredyt, dlatego że pieniądz podrożał. A dlaczego pieniądz podrożał? Kiedyś cena złota, srebra, była kształtowana tak jak cena jabłek, kartofli, soli. Była kształtowana na rynku. Dzisiaj cena pieniądza jest kształtowana decyzją administracyjną. Alan Greenspan przedwczoraj ze znajomym w tym powiedział, pomyliłem się. Ale to czytałem w relacjach z jego wystąpienia. To jest dowód na upadek liberalizmu. Greenspan się przyznał. Ale Greenspan się przyznał, że on się pomylił. Nie ma takiej doktryny liberalnej, która mówi, że decyzja jednego faceta, czy pięciu facetów, czy tam w naszej Radzie Polityki Pieniężnej zasiada, to jest mechanizm rynkowy. Bo to w dalszym ciągu jest decyzja administracyjna. Dzisiaj mamy kompletne rozchwianie i w dalszym ciągu nie bardzo wiemy, dlaczego to rozchwianie jest i na czym ono polega. Polega ono tak naprawdę na tym, że banki inwestycyjne wydrukowały zbyt dużą ilość, już nawet nie pieniądza, bo przecież oficjalnym pieniądzem pozostaje państwo, emitentem pieniądza pozostaje państwo. Państwo ma monopol bicia monety. Ale banki finansowe, banki inwestycyjne, wykorzystując to, że państwo dostarczyło na rynek jako emitent dosyć dużą ilość prawdziwego, bo to nie ma złota, to nie jest prawdziwe, on jest fiducjarny ten pieniądz. Tego fiducjarnego pieniądza i jeszcze stworzyły różnego rodzaju instrumenty finansowe, dzięki którym rynek szalał. Jak rynek szalał przez ostatnie dwa lata, to przez ostatnie dwa lata myśmy ciągle powtarzali, spokojnie, to kiedyś musi się skończyć. Im szybciej teraz będziemy rosnąć, tym szybciej potem będziemy spadać. Nie ma innej możliwości, dlatego że mamy rozbuchaną ponad miarę konsumpcję. I tu dochodzimy do powodu, dla którego ta konsumpcja jest rozbuchana. Otóż John Keynes, który próbował ratować kapitalizm przed marksistami i bolszewikami, wymyślił taką oto konstrukcję. Skoro kapitaliści prowadzą sami przez swoją chciwość do kryzysu,
bo z jednej strony starają się dużo produkować i często się mylą, produkują za dużo, z drugiej strony za mało płacą klasie robotniczej. W związku z powyższym klasa robotnicza nie ma zdolności konsumpcyjnej, nie może kupić tego, co ci kapitaliści wyprodukowali, to rzeczywiście istnieje nieprzezwyciężalna sprzeczność między pracą a kapitałem. Tak jak powiedział Marx, w zasadzie trzeba wyrżnąć kapitalistów, bo inaczej się nie da przejąć ich własności, bo oni się będą bronili w naturalny sposób. Keynes powiedział tak, no może niekoniecznie trzeba wyrżnąć kapitalistów, wystarczy, że w umiejętny sposób będziemy manipulowali globalnym popytem. Bo przecież wszystko można wyprodukować pod warunkiem, że ktoś to kupi. Więc skoncentrujmy się na popycie. Skoncentrujmy się na wartościach statystycznych, na wartościach zagregowanych. I w ten sposób świat gospodarki realnej zaczął się wycofywać. Ważniejsza stała się gospodarka wirtualna. Gospodarka pieniężna, w której nie ma pieniądza tradycyjnego, a jest pieniądz fiducjarny, gdzie wszystko opiera się na zaufaniu. Na zaufaniu do państwa, czyli do kogo? Czyli do podatnika i na zaufaniu do banków. Banków, które mają 158-letnią tradycję, a zrobiły to, co zrobiły. Pytanie, dlaczego zrobiły? Bo podobno wszystkiemu winien jest kapitalizm i liberalna idea wolności. Otóż idea wolności, o której pisałem w pracy magisterskiej, ta liberalna i konserwatywna, mówi tak. Moja wolność, granice mojej wolności są ograniczone do twojej wolności. Moja wolność machania rękami kończy się przed twoim nosem. I tak samo jest z chciwością. Tą tradycyjną, kapitalistyczną chciwością, która powoduje, że przedsiębiorca, który ma 10 milionów, wstaje rano, idzie do roboty, żeby zrobić następne 10 milionów. Można przyjąć założenie, że jeżeli udało mu się już te 10 milionów uczciwie zarobić, robimy to założenie, że zrobi je uczciwie, to jego zdolność do zrobienia następnych 10 milionów jest pewnie większa niż zdolność tych, którzy jeszcze nie zrobili tych pierwszych 10 milionów. I w tym sensie chciwość jest dobra, ale ta chciwość ma swoje granice. Dlaczego przestała mieć w tej naszej wirtualnej, matrixowskiej rzeczywistości? No bo kapitaliści byli chciwi. W związku z powyższym ani Baron Rothschild, ani Rockefeller, ani JP Morgan nie zapłacili do prezesowi swojego banku 300 milionów rocznie za produkcję derywatów. Z chciwości by im nie zapłacili. Ale w momencie, gdy przeszliśmy w świat gospodarki wirtualnej, to on się nam zwirtualizował już zupełnie. Okazało się, że własność straciła swoje tradycyjne znaczenie, bo kapitalizm opiera się na własności. Wolności i własności, a własność, zgodnie z prawem rzymskim, od czasu prawa rzymskiego, to prawo posiadania, użytkowania, pobierania pożytków i rozporządzania rzeczą. I to czwarte prawo jest konstytutywne, bo można być właścicielem, ale wcale nie posiadać rzeczy, wcale nie użytkować, wcale nie wybierać z niej pożytków, ale mieć prawo rozporządzania. Więc pytanie jest następujące. Kto ma prawo rozporządzania przedsiębiorstwami, które funkcjonują na giełdzie? Na giełdzie nowojorskiej. No, nie żadni kapitaliści. Oni dzisiaj mają prawo rozporządzania swoimi akcjami tylko i wyłącznie, a nie majątkiem, czyli asetami tych przedsiębiorstw. Tymi przedsiębiorstwami dysponują ich majątkiem zarządy. Czyli nie właściciele, tylko zarządy. Czyli urzędnicy korporacyjni. A czym się różni urzędnik korporacyjny od urzędnika państwowego? No, mają cechę wspólną. Jedni i drudzy nie zarządzają swoimi pieniędzmi. Państwowi zarządzają pieniędzmi podatników, korporacyjni zarządzają pieniędzmi akcjonariuszy. Różnica druga polega na tym, że ci państwowi urzędnicy zawsze mogą wysłać do podatników poborcę podatkowego, a urzędnicy korporacyjni to się muszą natrudzić, żeby akcjonariusze chcieli do nich sami przyjść. W związku z powyższym wymyślają cuda cudeńka różnego rodzaju. Przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy wielkie korporacje przyjmowały założenie na przykład takie, że oni będą inwestować, jak stopa zwrotu inwestycji będzie wynosiła 18,5%.
W realu to się nie zdarza.